Hello ludzie, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5 wyścigi graczy. Dzisiaj zagramy sobie tradycyjnie dwa wyścigi. Dzisiaj zagramy sobie sami i możemy niestandardowe pojazdy włączę i szybko lecimy, bo ostatni odcinek był bardzo długi. Chociaż już wiem, czego się spodziewać na tych wyścigach, bo nagrywam już to po raz drugi, bo się nie nagrało. No i to było też. I dzisiaj pojedziemy sobie Proto albo T20. Wezmę T20. Nie wiem tylko ile wziąłem okrążeń. Obym wziął dwa, bo taki by był dobry czas na odcinek. Ale zaraz się dowiem. Jedno wziąłem, no nie. I oczywiście możecie w komentarzu też pisać, jak wy oceniacie dany wyścig. Na przykład wyścig pierwszy i tam oceny. Wyścig drugi i też tam oceny. Od 1 do 10. I sorry, że to co odcinek powtarzam, ale ostatnio dużo widzów przybywa na kanał. Ten tunel jest fajny, pamiętam. Te żółte paski mi się podobały, takie zmieniające ten. No ten wyskok, fajna taka rampa jest. Tylko nie wiem po co taka długa aż tam jest. Czy to jest specjalnie jakaś rampa tam wstawiona, czy co? Nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Nie zatrzymujemy się. Ale tak to nawet spoko mapa. Tak jak chyba, nie wiem czy to był 11 wyścig, czy co tam, nazywał się Gauntlet coś tam, to chyba nie wiem czy to nie jest tego samego twórcy. Dobra. O, o, co tu się dzieje? Ja mam tam doskoczyć, czy tutaj gdzieś zjechać, bo nie ogarniam. Nie pamiętam już, bo to dawno robiłem ten wyścig. Pewnie to jest automatyczne chyba. Tak, to jest wszystko automatyczne. Ja, ale kozackie. Dobra, spokojnie. O, epilepsja. Już meta? Tak krótko? Mogłem wziąć dwa okrążenia, ale nawet nie spojrzałem, że są okrążenia. Nie wiem tylko, czy wziąłem te dwa wyścigi, co ja kiedyś robiłem, czy tylko jeden, bo wiem, że ten kiedyś robiłem, ale drugi nie pamiętam, jaki to wziąłem do listy. Niedługo chyba 150 ranga. Pamiętam jak Relix ostatnio mówił, może na odcinku tym wbije 50 Boże, subów, co ja gadam, 50 rangę. A ja zaraz biję 150 rangę. Nie wiem tylko jak. Dobra. Czemu to tak długo się ładuje? Dobra, następny wyścig. Stand ready Artux. Czy my mamy tymi Artugami jechać? Oby nie. Aż wezmę dwa okrążenia. Bo krótki jest. Ale wezmę dwa, bo tam temu wziąłem jedno to.
Niestandardowe pojazdy nie można, czyli jakiś z technicznych pewnie będzie. Aha, to niezły airtuk. Jakieś beczki są nade mną, czy mi się wydaje? Tak, tam były beczki. Dobra. O nie, jakie to jest wolne. Chociaż. Ale to jest szybkie. Ta kamera kaskaderska najgorsza jest w takich wyścigach. Dobra. Jakie to jest szybkie. Jaki walridę. O nie, biedny traktorek. Ale jadę dalej, nic się nie stało. Tutaj? Jak szybko! Co się dzieje? Aha, to nieźle. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. O co chodzi? Udało. Wyłączę kamerę kaskaderską, bo to nie najfajniej. O, wygląda. No nie. Dobra, jadę dalej, nic się nie stało. Ale nawet spoko wyścig. A, nie oceniłem poprzedniego. To za poprzedni daję ocenę 6. Tak dużo tam się nie działo, ale był fajny. Gdzie mam lecieć? Wyłączę kamerę. O, tutaj. Beczki! O nie! No nie! Beczka! I na dole się respie? Nie, dobra, tam był na szczęście checkpoint. To jest już drugie ustawienie? Tak. Ale myślałem, że jest więcej punktów kontrolnych niż 9. Dobra. A i pod odcinkiem ostatnim ktoś tam napisał czy sub za sub? I ja od razu mówię, że sub za sub nie przyjmuję. No i pominąłem punkt, fajnie. Super! No teraz się udaje. Ma przód zgnieciony, o co chodzi? Jedzie jeszcze wolniej niż na początku. Dobra, go pierwsza kamera. Co już meda? Aha, to moja ocena za ten wyścig to jest 7. Za tamten była 6, to za ten 7. Troszeczkę lepszy był. Aha. Co to jest?
Jakieś te automaty? Dobra, ludzie, to w takim razie kończymy ten odcinek bez przedłużenia. Cześć, papa.